Cześć. Robimy tak naprawdę takiego trona w rzeczywistości. Czy też Snake'a w rzeczywistości. Właśnie. De facto. Biega się z telefonem komórkowym w ręce. I zbieramy informacje na temat lokalizacji obu graczy. I działa to w taki sposób, że wygrywa osoba, która albo okrąży drugiego gracza w rzeczywistości faktycznie, bo dokładamy na bieżąco lokalizację poszczególnych graczy na mapę, albo w sytuacji, kiedy jeden z graczy wpadnie na ścieżkę budowaną przez ruch drugiego gracza. Nie wiem, na ile to intuicyjnie brzmi. Jakiej technologii? Serwer jest pisany w Pythonie, aplikacja kliencka jest robiona publicznie na iPhone'a, a jeżeli idzie o web, to używamy PHP, jQuery, JavaScript. PHP nie używamy, dzięki Bogu. Dopiero jeszcze nie skończyłem wyników. Tak, właśnie. Jak długo pracujecie? Dzisiaj od 9? 9, 10 godzin. Na jakim jesteście etapie? Mamy praktycznie gotowy serwer. Znaczy serwer ma jakieś problemy życiowe, właśnie kupiłem je. Tak, właśnie, ale to już jest, to są bug fixy, a nie robienie tego de facto bazy. Jeżeli chodzi o player, no to jest akurat podgląd tylko z Google Maps, plus nakładamy, to są teoretycznie dwóch graczy, to są boty aktualnie. Zrobiłem sam. No, więc. Już bot żyje i serwer żyje. A może nie. Docelowo te bloki będą rysowały się jeden obok drugiego. I między tymi blokami będą takie, które będą łączyć te połączenia. Na razie mamy kłopot z tym, że nie działa interpolacja między blokami, czyli nie ma ładnych ścieżki między blokami, tylko jest jeden blok, drugi blok, dwa... Tak, ale docelowo będą rysowały się linie de facto z bloków i w momencie albo okrążenia przeciwnika, albo wjechania mniej lub bardziej chcący w linię przeciwnika. Tak jest. Chcemy zrobić test z ludźmi, którzy będą biegać, będą jeździli z iPhone'ami na rowerach. Najprawdopodobniej uda nam się jeszcze załatwić dwóch motocyklistów, którzy będą próbowali jeździć z iPhone'ami. Jest jeszcze trochę czasu, jest noc. Najprawdopodobniej uda nam się jutro pokazać naprawdę działające demo i wyglądające. Ogólnie tutaj widać przebieg bota. Na początku ma jakieś, coś tutaj kręci dookoła i potem robi taką ścieżkę. Tak naprawdę bloki będą mniejsze i będą jeszcze pomiędzy mniejsze, które będą łączyć to, czyli tak naprawdę nie będzie to tak, nie będą to kropki, tylko będzie to naprawdę piękna linia. Dobra. Z dokładnością plus minus 20 metrów. Plus minus 20, nie, 10 metrów. No tak, dookoła. To wszystko do zmiany.